Biały Bór, jak mało które miasto w regionie, dba o poszanowanie wielokulturowości. W miejscowości, w której przez lata zadomowiła się społeczność ukraińska, od dłuższego czasu przywracano pamięć po zamieszkujących te czasy do zakończenia II wojny światowej Niemcach, zaś ostatnio podejmowane są próby upamiętnienia również zasiedlającej okolice Jeziora Łowec ludności żydowskiej. To są ślady tej wielokulturowości. Dzisiaj mamy kulturę polską i ukraińską, taką żywą, natomiast mamy już tylko i wyłącznie ślady kultury niemieckiej i jeszcze mniej śladów kultury tak naprawdę żydowskiej. O ile wiele lat temu, to mogę powiedzieć tak w całej pewnie tutaj w całym naszym obszarze, kultura niemiecka już zaczęła się odbudowywać, czy pamięć o tej kulturze, a słynne stały się akcje renowacji cmentarzy poniemieckich i tak dalej. Natomiast te cmentarze żydowskie zupełnie zniknęły. Te miejsca zamieniły się w śmietniska, zupełnie straciły swój kształt. Myślę, że nawet mieszkańcy Białego Boru w dużej mierze nie wiedzieli, że u nas też był Kirkut. Na nekropolii, która powstała w XVIII wieku, prawdopodobnie spoczywa kilkaset osób. Po wojnie, w latach 70. z całkiem porządnie zachowanego cmentarza nie zostało nic. W ostatnich latach posprzątaliśmy to miejsce z zachowaniem wszelkich prawideł, wszelkich zwyczajów, które dotyczą tej judaistycznej kultury. Posprzątaliśmy, odsłoniliśmy z krzaków, ze śmieci i okazało się, że gdzieś tam na powierzchni znajdują się resztki nagrobków, że gdzieś są jeszcze podstawy nagrobków. Już niestety macew nie ma. Historia mówi i ludzie opowiadają, że najprawdopodobniej gdzieś tam są zakopane, natomiast no, nam nie wolno w tej chwili prowadzić takich prac ziemnych. Jedyne, co można było więc jeszcze zrobić, to postarać się o odpowiedni obiekt, który przypominałby o wyznawcach judaizmu z tutejszych terenów oraz pełnił funkcję informującą. I tak też właśnie się stało. Dzisiaj mieliśmy przyjemność odsłonić tablicę pamiątkową. I tak właściwie chyba główną ideą nie jest samo przesłanie, które miałoby nas skupiać na tym, że to Żydzi, że to taka specyficzna społeczność, tylko to przecież to byli ludzie, to byli mieszkańcy od wielu wieków tego miejsca i dzisiaj chcieliśmy wszystkim nam wzajemnie, tym wielu kulturom i polskiej, i ukraińskim, i naszym mieszkańcom, i wszystkim gościom pokazać, że wszyscy jesteśmy etapem przemijania i właściwie niezależnie od tego, jakiej religii jesteśmy wyznawcami, to najważniejsza jest pamięć, bo wszyscy gdzieś kiedyś przeminiemy i musimy pamiętać o tym, że musimy uczyć się szacunku. Dlatego mieliśmy wszystkie szkoły, delegacje ze wszystkich szkół, sporo mieszkańców i okazało się, że byli też mieszkańcy przedwojenni właśnie Białego Boru, którzy pamiętali jeszcze te czasy sprzed Holokaustu. To było też ciekawe, myślę, przeżycie zarówno jak dla nich, jak i dla nas. Warto dodać na koniec, iż na finiszu są rozmowy, które w niedalekiej przyszłości pozwolą wpisać teren Kirkutu na listę zabytków.